Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy w polu, a dalsza część będzie w innym miejscu, ponieważ dzisiaj wybieram się do szwagierki na urodziny, a tam synowie brata mają hodowlę królików. Część tam królików właśnie była ode mnie. Tam samiczka najprawdopodobniej, na pewno jest ode mnie jedna. Więc pójdziemy sobie tam pochodzić po tej hodowli. Zobaczymy, co słychać tam u nich. Dzisiaj owce są na polu. Przyzwyczajam też klementynę z młodymi, żeby się już zapoznały tu z owcami. Ona już przyzwyczajona do nich, młode też już. Florka śmiga przy nich, dolatuje, obwąchuje je. Więc fajnie. Tak na dzisiaj, na 2 godzinki je tu połączyłem. I pójdą do stajni. Te resztę owiec też dzisiaj już wcześniej zamknę, bo ja mówię, jadę na urodziny. Tam wam wszystko pokażę. Co tam u tych królików. Dobra, więc widzimy się tam. Cześć, już jesteśmy u Krzycha, u Kuby. Tam Kuba właśnie nagrywa odcinek. Możecie wbić do niego na kanał. Do mnie. Do Krzyśka też na facie. Pamiętam linki, dam w opisie. I jesteśmy już tu u chłopaków. Zaraz przejdziemy do klatek. Pokażę wam tam gospodarz wszystko, gdzie, jakie króliki są. Tu jest jeszcze ta stara klatka ode mnie. Tutaj nową zbudowali i tam jest jeszcze taka mniejsza. A tu na początek nie będziemy przerywać tam Kubie. U góry, nie wiem, czy tu będzie widać. Tam są barany wujka Krzyśka i Kuby. Nie widać tu stąd, ale tam jest ponad ile? Krzysiek? 27 baranów tam jest. I tutaj mamy Tofika, pies ich ładny. Jaki rasa to jest? Kogel Spaniel. Jak? Kogel Spaniel. Kogel Spaniel? No tak wygląda ten piesek. Ładny. Uciekł raz do lasu z drugim psem, ale drugi pies nie wrócił, a on wrócił. No, teraz Kuba, chodź, pokażę wszystkie króliki twoje. Ojej, jeszcze mnie potrąci. To tu może zacznijmy stąd. Tu jest chyba pusta klatka. Tutaj? Tutaj mamy na górze Kaję. Samiczka Kaja. To jest chyba ta ode mnie, nie? Ta co młoda była. No, nie, ta jest ta stara. Aha. Dobra, przerwa krótka. Mamy samiczkę Kaję. Samiczka Kaja u góry. Stara od Rogate Rancho. No, ona była u mnie. Otworzymy może na szybko. Wczoraj u niej obornik wywalałem. To no grubo jej pościeliłem, ale widzę, że poryła tu. Ona teraz się ukociła. Ukociła się, jakieś ale... 2 miesiące temu? Miesiąc? No, z miesiąc temu. I wszystkie króliki zdechły niestety. No padły, jakaś zaraza przyszła i padły od niej młode. A 7 miała? 7 miała chyba, nie? 7 miała. No. Razem wszystkich królików było 14, to 5 zostało. No 5 wszystkich królików teraz jest, 14 było. Na dole pusta klatka. I przejdźmy wyżej. Tutaj do córki jej, nie? To wszystkie no, samiczki. Tak. Tutaj mamy kiarę, możemy sobie otworzyć. Także teraz będę mniej mówił, Kuba będzie prowadził. Więc tutaj mamy kiarę. Ona sobie dość fajnie rośnie. Pamiętasz jak była mała jeszcze? No. No to teraz wyrosła dość sporo. Tam gdzieś w tym, w... historii kanału, gdzieś tam będą te odcinki z nią jeszcze.
Obornik też będę wyrzucał. No. Za niedługo. Przerwa. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Następna, ta powyżej. Następna Fanka. Fanka. Mój królik. Rudy. Tak wygląda. To jest wszystko miod tej pierwszej samicy tam, co była. Wszystkie tu, które są. I dwa, których już nie ma. Nic im nie brakuje, jak widzicie. Tu na paszę, siano, na wodę, wszystko mają. Tak jest. Więc siano, prawidłowo. Siano mają, wodę wszystko też jest. Karmę wieczorem. Siano ode mnie, Kuba pomagał, tu przywozi, przyjeżdża sobie i sobie no. Chyba, że zrobimy, to mam. No, u góry? U góry Nela. Nela. Z wesela. Nela z wesela, o. Tak wygląda, jak widzicie, duże samice. Klatki ładnie zrobione. Tak, wszystko ładnie. Tak to wygląda. Wymiarów nie będę podawał, bo nie wiem. To mniejsza z tym. I wszystkie teraz do zakotu pójdą, nie? Były raz, ale chyba na wiosnę będę, bo teraz na wiosnę. Chyba już nie ma co. To pewnie. Zimę przesiedzą. No i ostatni królik. Ostatni to Krzyśka. Krzyśka, Pianka, a od tamtej ostatni. Strony? No. I się z psem bawią. Tutaj jest Pianka. Pianka. Ona cały czas miskę wywala. Tam coś ma... nie tam. Pasuje w tej misce. No. Tam ma na miskę, gdzie teraz stoi. Ale miskę wywala cały czas. No, więc tak to wygląda. Taki powrót do przeszłości, jak u mnie były króliki, teraz no. U Kuby. Na dwa telefony jedziemy. No. Tam jest taka dziurka. To na przewie chyba, nie? No, to na zimę zakleję, żeby nie ciągło. Zimno nie było. Dobra, to u królików chyba tyle, wszystko. Króliki fajnie rosną. Fajnie rosną, no. No i tu jeszcze te dwie komory na nowe klatki. Ale to na razie nie ma co, bo... Jeszcze nie ma zanim, tyle królików. Zanim będą dopuszczane, zanim się okocą, zanim tamte młode... Z daleka zrobię zdjęcie na miniaturkę. No więc tak to wygląda. Ała! I fajnie se tu. O, już poleciał. Tofik. Tofik. A, mordo. Wyuczony, wyszkolony. Wyuczona, wyszkolona. No i tam u góry są te barany, ale nie wiem, czy je tu będzie widać. O, jest 27 sztuk tam u góry. To jest waszego wujka wszystko, nie? Tak. 21. 21. 21, nie 27. 20 no. Owiec i jeden baran. 20 owiec i jeden baran. No. A takie widoki tutaj są. Baran z dzwonkiem. Co się chichracie? No. Takie widoki. Dobra, to na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Niech się darzy. Na razie, cześć. Wpadnijcie do mojego kanału. No, dam link do kanału, więc wpadajcie. Cześć.